Według Ewangelii w pewnym momencie Jezus miał być kuszony przez szatana. A warto sobie przypomnieć tę historię, obojętnie co o niej sądzimy. Zanim jednak odczytam fragmenty Ewangelii, wypadałoby krótko podsumować dawne filmy dotyczące postaci szatana. Jak pamiętamy, szatan to z hebrajskiego satan. To słowo dosłownie oznacza oskarżyciel, oszczerca, przeciwnik. Słowo to może nosi się do każdego oskarżyciela, także ludzkiego. W Starym Testamencie odnosi się także do niebiańskiego oskarżyciela, szatana. Biblia była tłumaczona z hebrajskiego na grecki. Po grecku oskarżyciel, oszczerca to diabolos. Z tego słowa wodzi się m.in. znany nam polski termin diabeł. W Nowym Testamencie spisanym po grecku zamiennie pojawiają się słowa szatan oraz diabeł, co za chwilę zobaczymy. W Starym Testamencie szatan, niebiański oskarżyciel, pojawia się w historii o Hiobie oraz Zachariaszu. Historia Hioba jest nam oczywiście dobrze znana. Podczas boskiego zgromadzenia szatan oskarża Hioba i chce poddać go próbie cierpienia, by sprawdzić jego lojalność oraz wiarę. Profesor Henry Kelly w książce Biografia Szatana zaznacza, że w historii Hioba szatan występuje jako oskarżyciel, niebiański prokurator, podczas zgromadzenia sądu dowodzonego przez Boga Jahwe. Jahwe zgadza się na propozycję szatana, aby Hiob został poddany próbie. Szatan występuje jako agent działający z ramienia Boga Jahwe. A w apokryficznej Księdze Jubileuszów postać określana jako Mastema odgrywa taką samą funkcję. Profesor Henry Kelly uważa, że Mastema jest zatem innym imieniem szatana. W Księdze Jubileuszów Mastema pojawia się na boskim zgromadzeniu w niebie, pragnąc poddać próbie Abrahama, chcąc, aby ten złożył syna w ofierze. Szatan na pewno podda zatem próbie Hioba, a prawdopodobnie również Abrahama. W Starym Testamencie szatan to postać nieprzychylnie nastawiona do ludzi. Jak pamiętamy, pierwotnie szatan był jednym z synów Elohim, zaś według późniejszych tradycji był jednym z wysoko postawionych aniołów. Podsumowując, szatan to zatem oskarżyciel poddający ludzi testom, działający z polecenia Jahwe, nie przepadający za ludźmi. W ten sposób możemy zatem przejść do historii kuszenia Jezusa. W tle będą nam towarzyszyć standardowe przedstawienia tych scen w obrazach. Choć jak wiemy, według Biblii szatan wcale tak nie wygląda i są to tylko wyobrażenia ludzi. Jezus, czyli żydowski kaznodzieja dziejący w pierwszym wieku naszej ery, według Ewangelii miał zostać poczęty w cudowny sposób. Maria zaszła bowiem w ciążę bez kontaktu cielesnego z mężczyzną. Anioł Gabriel odwiedził ją, przynosząc dobrą nowinę i rozkazując jej nazwać syna imieniem Jezus, który będzie zwany Synem Bożym. Nowy Testament nie podaje wielu informacji dotyczących młodości Jezusa. Kiedy Jezus miał około 30 lat, przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Zaraz potem będzie kuszony przez szatana. Według ekspertów studiów religijnych zdecydowanie najwcześniej spisany Ewangelią jest ta według świętego Marka. Na początku zobaczmy zatem, jak chrzest został opisany w tym najstarszym źródle. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwiewające się niebo i ducha jako gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jak zatem widzimy, potem gdy Jezus przyjął chrzest, dochodzi do interesującego wydarzenia. Niebo się otworzyło i stąpił z niego tak zwany duch, pneuma, wstępując niżym ptak gołębica. Z nieba dał się także słyszeć głos, który mówi do Jezusa: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Taka sama relacja została spisana w późniejszych Ewangeliach według świętego Mateusza i Łukasza. W relacji Marka czytamy, że był to po prostu duch, pneuma. W relacji Łukasza Duch Święty, pneuma hagios, a w relacji Mateusza Duch Boży, pneuma theos. Autorzy Ewangelii uważali to wydarzenie za zewnętrzne wyznaczenie Jezusa od Boga do mesjańskiego dzieła oraz posługi. Kiedyś zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę może się kryć pod terminem duch, który w Starym Testamencie po hebrajsku to ruach.
To, co nas jednak teraz interesuje, to fakt, że według Ewangelii, po tym, gdy Jezus został ochrzczony, z nieba rozległ się głos wskazujący, że Jezus to jego umiłowany syn. Zaraz po tym wydarzeniu Jezus jest kuszony przez szatana. O kuszeniu Jezusa wspominają trzy Ewangelie, według świętego Marka, Mateusza oraz Łukasza. Najpóźniej powstała Ewangelia, według świętego Jana nie wspomina tej historii. Najwcześniejsze źródło Ewangelia według świętego Marka podaje bardzo krótki opis całego kuszenia. Zerknijmy zatem na to, co zostało tam zapisane. A zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przeżył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. To już cały opis kuszenia opisany w Ewangelii według świętego Marka. Dowiadujemy się z niego, że Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, gdzie przebywa przez 40 dni. Na pustyni Jezus jest kuszony przez szatana. Czytamy także, że Jezus żył tam wśród zwierząt, a także, że usługiwali mu aniołowie. Po kuszeniu Jezus rozpoczyna swoją działalność w Galilei. Ten opis kuszenia z Ewangelii według świętego Marka jest zatem bardzo krótki, odnotowując jedynie takie wydarzenie. Więcej szczegółów podają późniejsze Ewangelie według świętego Mateusza oraz Łukasza. Te Ewangelie opisując kuszenie przetaczają szczegóły rozmów, jakie miały mieć miejsce pomiędzy Jezusem a szatanem. Zobaczmy zatem cały opis kuszenia Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza. Cytuję. Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane. Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Jak zatem widzimy, Jezus jest trzykrotnie kuszony przez szatana. Po tym, gdy Jezus płacił przez 40 dni, w końcu odczuł głód. Szatan sugeruje mu zatem, aby zamienił kamienie w chleb. Jezus jednak odmawia. Następnie podczas drugiego kuszenia, szatan diabeł zabiera Jezusa do narożnika świątyni, chcąc, aby Jezus rzucił się w dół, gdyż rzekomo aniołowie go uratują. Jezus po raz kolejny jednak odmawia. Podczas trzeciej, ostatniej próby, szatan zabiera Jezusa na bardzo wysoką górę, pokazując mu królestwa świata, kusząc go, że podaruje mu je wszystkie, jeśli Jezus upadnie, odda mu pokłon. Jezus po raz kolejny jednak odmawia. Kuszenie kończy się stwierdzeniem, iż szatan diabeł po prostu odchodzi od Jezusa, a do Jezusa podchodzą za to aniołowie i usługują mu. Ewangelia według świętego Łukasza podaje bardzo podobny opis. Różnica polega na tym, że w Ewangelii według świętego Łukasza mamy do czynienia ze zmienną kolejnością. Najpierw odbywa się kuszenie dotyczące chleba, tak jak u Mateusza. Jednak następnie Łukasza dochodzi do próby związanej z górą, a na końcu ze świątynią. Kolejność dwóch ostatnich pokus jest zatem różna. Żadne wyjaśnienie, dlaczego kolejność jest inna, nie zostało ogólnie przyjęte. Obie te Ewangelie podają dialogi Jezusa z szatanem. Jako że elementy, które występują i Mateusza, i Łukasza, ale nie u Marka, to głównie parę cytatów, a nie szczegółowa narracja. Wielu uczonych uważa, że te dodatkowe dialogi mogą pochodzić z hipotetycznego dokumentu Q, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Tak uważa m.in. profesor wczesnego chrześcijaństwa David Flasser.
Źródło Q to hipotetyczny dokument, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Łukasza. Być może tak stary jak Ewangelia według świętego Marka, potencjalnie nawet starszy. Jednak nie wiadomo, czy źródło Q w ogóle istniało. Jak na razie wiadomo tyle, że najstarsze źródło, czyli Ewangelia według świętego Marka, podaje jedynie, że Jezus był kuszony przez szatana. Dialogi Jezusa z szatanem pochodzą z później powstałych Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza. Jeszcze jedna różnica dotyczy zakończenia kuszenia. W tym momencie szatan odchodzi, a aniołowie opiekują się Jezusem. Podczas gdy autorzy Ewangelii według świętego Marka i Mateusza wspominają anioła, tak autor Ewangelii według świętego Łukasza już o tym nie wspomina. Warto także zwrócić uwagę, że w przytaczanych Ewangeliach po tym, gdy szatan kusi Jezusa, Jezus odpowiada mu cytując słowa Boga Jahwe z Księgi Powtórzonego Prawa. Jezus trzykrotnie odpowiedział powołując się na słowa Jahwe. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu samemu służyć będziesz. Tymczasem szatan w momencie, kiedy kusi Jezusa, by skoczył z narożnika świątyni, sam cytuje słowa jednego z psalmów. Naturalnie nie wiemy, czy kuszenie Jezusa przez szatana faktycznie miało miejsce. Wiemy, że Jezus jest postacią historyczną, jednak nie wiadomo, czy konkretnie ta historia rzeczywiście się rozegrała, czy też nie. Jak to zwykle bywa w przypadku, kiedy w Biblii pojawiają się istoty boskie oraz element, który można by uznać za element nadprzyrodzony. Pojawia się kwestia tego, czy Biblia opisuje tutaj dosłownie to, co się wydarzyło, czy też jest to jedynie przypowieść. Czy szatan faktycznie podszedł do Jezusa, czy też to tylko przypowieść? Pamiętajmy, że każdy, kto stara się wmówić, że jedną biblijną historię należy traktować dosłownie, ale drugą już nie, będzie niekonsekwentny, prezentując niespójną logikę. W ten sposób ktoś może sobie arbitralnie wybierać, że historia X faktycznie się rozegrała, zaś historia Y już nie. To tylko metafora, alegoria, przypowieść. Jak widzimy, nigdzie w Ewangelii nie zostało napisane, że Jezus rzeczywiście miał przyjąć chrzest, ale że już historia z kuszeniem przez szatana to tylko przypowieść. Nie ma bowiem żadnej takiej wzmianki ostrzegającej czytelnika, aby nie brać historii z kuszeniem przez szatana dosłownie. Nikt nie napisał, spokojnie, to tylko przypowieść. Chrześcijańskie rozumienie tej historii jest generalnie takie, że kuszenie Jezusa było wydarzeniem dosłownym i fizycznym. Nie musimy wierzyć w to, że szatan kusił Jezusa. Natomiast powinniśmy przyjąć spójne reguły podczas czytania tego typu historii. Autorzy Ewangelii uważali bowiem, że ta historia rzeczywiście miała miejsce. Jakie jest zatem znaczenie owego kuszenia? Jak widzimy, szatan rzekomo podchodzi do Jezusa i trzykrotnie wystawia go na pokusę. Powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. Jak czytamy w artykule na stronie BBC, pierwszym dylematem, przed którym stanął Jezus, było to, jak wykorzystać swoją cudowną moc, czy użyć jej do samolubnych pobudek, czy też pomóc innym. Jezus odmówił sobie możliwości zaspokojenia głodu, mimo że pościł przez 40 dni i nocy. Ma to świadczyć o tym, że nie interesują go rzeczy materialne, lecz słowo dane przez Boga. Jezusowi kazano rzucić się z najwyższego punktu świątyni. Przy tej jednej okazji sam diabeł zacytował Pismo Święte. Ponownie wyzwanie rzucone Jezusowi polegało na nadużyciu jego mocy. Jezus miałby udowodnić, że jest Mesjaszem i że Bóg Jahwe naprawdę się o niego troszczy. To pytanie było dla Jezusa istotne, ponieważ musiał się z nim mierzyć, kiedy ludzie kwestionowali jego tożsamość i autorytet. Ostatnia pokusa dotycząca Królestwa Ziemi wystawiała na próbę oddanie Jezusa Bogu, a także jego pragnienie władzy politycznej. Jezus pokazał jednak, że jego wyobrażenie o Mesjaszu nie dotyczyło władzy politycznej, ale tego, który stawia Królestwo Boże na pierwszym miejscu. W wyniku pokus Jezus staje się silniejszy i lepiej przygotowany do swojej posługi, ponieważ odrzucił trzy fałszywe sposoby wykonywania swojego zadania. Zaspokajanie jedynie potrzeb materialnych ludzi, używanie swojej mocy do czynienia cudownych sztuczek i zdobywania popularności oraz poddanie się złu w celu zdobycia władzy politycznej. Biblijne znaczenie pokusy to próba, w której człowiek ma wolny wybór wierności lub niewierności wobec Boga.
Szatan zachęcał Jezusa do odejścia od planu Boga i nadużywania władzy i przywilejów. Jednak Jezus posłużył się Pismem Świętym, aby oprzeć się takim pokusom. Jak widzieliśmy potem, gdy Jezus trzykrotnie odrzucił kuszenie szatana, ten odchodzi od Jezusa, do którego przystępują aniołowie. Następnie Jezus rozpoczyna na swoją działalność. Podsumowując, szatan wystawia Jezusa na próbę. Najpierw chce, aby Jezus dokonał cudów, a potem obiecuje mu, że da mu władzę nad wszystkimi królestwami świata. Jezus jednak odmawia. Działanie szatana przypomina tutaj jego działanie w Starym Testamencie oraz w Apokryfach, kiedy również występuje jako przeciwnik, oskarżyciel, poddający proroków różnym próbom. To właśnie szatan miał wystawić Hioba na próbę, a według Księgi Jubileuszów prawdopodobnie także Abrahama. Bóg Jahwe się na to zgadzał, chcąc sprawdzić, czy faktycznie Hiob oraz Abraham są pobożni tylko dlatego, że im się powodzi. Szatan działał wówczas z jego polecenia. Tutaj jednak nie czytaliśmy żadnego dialogu pomiędzy Jahwe a szatanem dotyczącym wystawienia Jezusa na próbę. Czytaliśmy jednak o tym, że niebiosa się otworzyły, a głos z nieba powiedział, że Jezus to jego umiłowany syn. Zaraz po tym Jezus zostaje wystawiony na próbę przez szatana. Tradycyjnie Jezus jest uznawany przez chrześcijan za syna Boga Jahwe. Choć Biblia o tym nie wspomina, być może także tutaj szatan działa z polecenia Jahwe. Byłoby to zgodne z tym, w jaki sposób działał w Starym Testamencie oraz w Apokryfach. Oskarżyciel, przeciwnik szatan, chciał poddać Jezusa próbie, aby sprawdzić jego intencje i odporność. Czy Jezus faktycznie będzie bowiem altruistą, zdolnym wypełnić misję, którą powierzał mu Jahwe? Czy też da się skusić szatanowi? Szatan, nieprzychylnie nastawiony do ludzi, mógł uważać, że Jezus ulegnie pokusom. Tymczasem Jezus oparł się pokusom i udowodnił, że zasługuje na to, aby wypełnić swoją misję. Innymi słowy, Bóg Jahwe mógł się zatem zgodzić, aby na Jezusie przeprowadzono test jego wiary oraz odporności, zanim ten rozpocznie swoją działalność. Na koniec warto zwrócić uwagę na kilka fragmentów z Ewangelii. Jak czytaliśmy, szatan chciał dać Jezusowi wszystkie królestwa na ziemi oraz ich przepych. Profesor Henry Carey uważa, iż ta obietnica szatana, aby dać Jezusowi wszystkie królestwa ziemi, sugeruje, że wszystkie te królestwa tak naprawdę należą do szatana. Jego zdaniem fakt, że Jezus nie kwestionuje tych obietnic szatana, wskazuje, że autorzy tych Ewangelii mogli wierzyć, że jest to prawda. Mogło to jednak oznaczać tylko obietnicę lub fakt, że owe królestwa zostały tymczasowo podarowane szatanowi przez Jahwe. Tak jak wcześniej wspominałem, ostatnia Ewangelia, czyli według świętego Jana, nie opisuje kuszenia Jezusa przez szatana. Jednak w tej Ewangelii Jezus odnosi się do szatana. Czytamy w 14 rozdziale werset 30. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Jezus odnosi się tutaj do diabła, szatana, którego określa jako księcia tego świata, władcę tego świata, który jednak nie ma władzy nad nim. W 12 rozdziale werset 31 czytamy również. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. W obu tych przytoczonych fragmentach po grecku czytamy określenie archon kosmos. Jezus identyfikuje szatana jako archonta tego świata, władcę tego świata. Reasumując Ewangelię według świętego Marka, Mateusza oraz Łukasza, opisuje, jak Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. Kuszenie odbyło się zaraz po tym, gdy Jezus został chrzczony, niebiosa się otworzyły, a z nieba przemówił głos, prawdopodobnie głos Jahwe, że Jezus to jego syn umiłowany. Najwcześniejsze źródło Ewangelia według świętego Marka podaje szczątkowy opis kuszenia, jedynie odnotowując to wydarzenie. Dwie późniejsze Ewangelie według świętego Mateusza oraz Łukasza opisują także dialogi, jakie toczyli ze sobą Jezus oraz szatan. Szatan bezskutecznie próbuje kusić Jezusa, jednak ten za każdym razem odmawia. Po trzeciej nieudanej próbie szatan spokojnie odchodzi, a do Jezusa przystępują aniołowie.
Dopiero po tym wydarzeniu, gdy Jezus przychodzi test szatana, rozpoczyna swoją działalność misyjną. Nowy Testament nie podaje, że szatan działa tutaj z polecenia Jahwe. Jednak takie wyjaśnienie byłoby zgodne z jego postępowaniem ze Starego Testamentu oraz z apokryfów. Szatan, czyli prawdopodobnie przywódca frakcji Elohim, nieprzychylnie nastawionej do ludzkości. Za każdym razem powątpiewał bowiem w szczerość, oddanie i dobroć ludzi wybranych przez Jahwe do prowadzenia danej misji. Tak zatem wygląda historia kuszenia Jezusa przez szatana. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.